W sporcie składniki mineralne i witaminy są substancjami ciągle niedocenianymi. Wzmożony wysiłek fizyczny wymaga zwiększonego dostarczania wielu składników odżywczych. Są one potrzebne podczas samego wysiłku fizycznego, jak i podczas regeneracji. Dlatego osoby aktywne fizycznie, szczególnie te, które zaczynają intensywnie ćwiczyć, powinny przyłożyć dużą wagę do uzupełniania substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ich organizmu. Jest kilka składników, które mogą poprawić wydolność i zregenerować organizm po wysiłku fizycznym. Magnez, który jest kluczowym elementem wprawiającym mięśnie w ruch i dostarczającym organizmowi energię. Im więcej energii zużyjesz, tym większa potrzeba jej odtworzenia, co oznacza większe zapotrzebowanie na magnez. Żelazo, które jest odpowiedzialne za dystrybucję tlenu podczas treningu. Jeśli jego stężenie we krwi jest obniżone, może to prowadzić do zwiększonego zmęczenia. Długotrwały wysiłek fizyczny wpływa także na przewlekły stres oksydacyjny w organizmie. Gwałtownie zwiększa się produkcja wolnych rodników, co bezpośrednio przekłada się na szybsze zmęczenie mięśni oraz pogorszenie ich sprawności. Tu na ratunek przychodzą antyoksydanty, których zadaniem jest wymiatanie wolnych rodników i przeciwdziałanie negatywnym procesom z ich udziałem. Nie zapominajmy o dobroczynnych właściwościach kwasów omega-3. Mają działanie przeciwzapalne, dlatego dzięki nim organizm szybciej się zregeneruje po intensywnym wysiłku. Zwiększają też wytrzymałość mięśni i stawów oraz wspierają układ odpornościowy. Warto też podkreślić rolę probiotyków. Intensywny wysiłek fizyczny, zwłaszcza bez odpowiedniego przygotowania i odpoczynku, to dla organizmu nietypowa sytuacja. Przez to ryzyko wystąpienia zaburzeń równowagi mikroflory jelitowej znacznie wzrasta. Suplementacja probiotykami może redukować dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego i dzięki temu potencjalnie polepszać wyniki osiągane w sporcie. I na koniec, tak często wymieniana witamina D. Jej ilość w organizmie decyduje o wydajności całego układu ruchu, mięśni, kości i nerwów. Niedobór może obniżać zdolności wysiłkowe, skutkować przewlekłym zmęczeniem i większą podatnością na kontuzje oraz infekcje. Pamiętaj, że w większości przypadków spowodowanych wahaniami sezonowymi nie jesteśmy w stanie wytworzyć jej sami. Dlatego, jeśli jesteś osobą aktywną fizycznie, zadbaj o siebie od środka. Wtedy codzienny trening będzie nie tylko zdrową rutyną, ale także przyjemnością, na którą może sobie pozwolić nasz organizm. Najlepiej zadbać o siebie kompleksowo, zaopatrując się w preparat, który zostanie dostosowany pod Twój tryb życia i intensywność treningów.